Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Ark Survival Evolved. Dzisiaj robimy bitwy podwodne, czyli będziemy po prostu atakować rekiny dla expa. Jest całkiem proste, przynajmniej dla mnie. I niestety nadal są problemy ze ścinkami. Niestety może być to widoczne na filmie. No już wszystko inne z obrażem powinno działać. Bo zaraz rozwalę tego rekina. O, drugi przeleciał. Trochę mi się powietrze kończy, to wezmę do góry. No to trzeba teraz zrobić kolejny kontratak. Gdzie on jest? Chodź tutaj. Co jest? No nie mogę go pokonać jakoś. Dużo HP ma, muszę przyznać. Muszę uważać na meduzy, co czasami się tutaj nie czają. O, widzę, że jeden mnie goni. O, czy dużo ich teraz jest. No dobra, lepiej zrobię na razie powrót. Chociaż na początku wyglądało, jakby było tylko dwóch. Dziwne, dobra. Na razie tutaj ustanę sobie. W tym miejscu raczej podpłynąć nie powinni. Chociaż pierwszy raz od jakiegoś czasu taki duży resp w sumie był. No i są meduzy niestety. No dobra, teraz gdzie oni są? Tam widzę aż trzech. Okej, jeszcze jedno wynurzenie zrobię. No i spróbujmy jeszcze raz. No najlepsza jest taktyka, żeby podchodzić ich od tyłu i po prostu spamować atakami. Bo oni wtedy NPC nie wiedzą w ogóle co się dzieje. I co jest no? Chyba z 23 osób dostał przynajmniej. Okej, tym razem chyba bez straty życia. Wow, prawie na twarzy mi się zrespił. Okej. Mam dość spore zapasy jedzenia na tym krokodylu. A właściwie w tej grze to się nazywa sarkozuch, dokładnie. I nadal są ci trzej. Jednak trzech jednocześnie nie chciałbym go pokonać. Znaczy w sumie tylko dwóch chciałem, ale... Okej, na razie się trochę wycofam. Okej, raczej powietrze pełne już mam. No i tego mogę zaatakować. O, dobrze, dobrze, już widzę sporo krwi na nim. Może go zaraz rozwalę. Mówili, że są... Jest, te cholerne meduzy się zawsze wpierdzielają. Okej. Mam pełną staminę znowu. To jest ten sam, czy ten drugi? Nie mam pojęcia w sumie. Tam jakiś rekin... Młot się wpierdzielił. Dobra, wynurzanie kolejny raz. I do znudzenia będziemy tak próbować. Jakoś tak wolniej HP im spada. Nie wiem, czy oni mają wyższe levele, czy jak to działa. Prawdopodobnie tak. Tutaj jakiś pikuje w dół?
Co mu się stało? Co ci się stało, Bysku? On dostaje jakiekolwiek obrażenia? Co tu się dzieje w ogóle? Jakby obrażeń nie dostawał. No dziwna sytuacja. No przynajmniej dużo się teraz dzieje w tej wodzie. Wcześniej to w ogóle nic się prawie nie respiło. O, widzę rekina. Spierdzielaj. On dość spory jest. Prawie dwa razy co mój ten, Sarkozuch. Okej, stamina mi się kończy. No i HP cały czas jest okej. Może te bliżej powierzchni zaatakuje lepiej. Strasznie pikują w dół, nie wiem czemu. Ojoj, tam trochę mnie trafił. Dobra, to kolejne rozwiążenie. O, widzę tego. Chodź tutaj, byczku. No coś powoli idzie strasznie, no ale myślę, że i tak niedługo padnie. Dobra, jeszcze raz wycofanie. W tej pozycji raczej niewiele mi zrobią. I znowu te... Ajajaj, no trochę zajmie oczyszczenie tej wody, a jeszcze trochę... Strzał chcę też zrobić w tym odcinku. Bo też chciałbym więcej jeszcze dinozaurów w sumie połapać. Też bym mógł w sumie to nagrać na odcinku. Teraz strasznie ten się pochowały. Dobra. Znowu mam staminę. Tutaj jest ich dwóch. No i trafił mnie niestety. No i w stronę powierzchni. No, łuk mi się raczej nie przyda w tej sytuacji. No i tu by najlepiej odczekać trochę. Sarkozuch raczej ma jeszcze pełno jedzenia. Jakoś tak wolno się expa dostaje ostatnio. Okej, parę sekund można odczekać. No i wracamy z powrotem. Jest trochę to rozjaśnię w filmie, żeby lepiej widać było te bitwy podwodne, bo tutaj zbyt jasno nie jest raczej. Zaraz padnie. Jest! Zabiję go. Dobra. Jeden megalodon rozwalony. Jeszcze przynajmniej jednego chcę rozwalić. Po to, żeby znowu morza były bezpieczne. Chociaż oni głównie się kampią głęboko w wodzie. Zawsze muszą nawet atakować te łodzie gracza. Okej, parę sekund odczekania i znowu z powrotem do ataku. Kamera musi być cały czas ustawiona do środka wody. Gdzie ty spierdzielasz teraz, no? Chodź tutaj.
całkiem nieźle krąży. Dobra, idziemy na powierzchnię. Płyniemy właściwie. O, widzę cię, Byszku. Chodź tutaj. Ale głupio wpłynął, strasznie głupio. Tutaj nie ma żadnego, jak to się nazywało, wsparcia nie ma żadnego. Co chwilę się jakieś inne wpierdzielają. Megalodony. Ajaj, ale kamerę sobie ustawiłem zajebiście, no. Wow, co tam się stało? Okej, trochę się najadł mój sarkozuch. 4 mięsa zużył. No i kontratak kolejny. W sumie ja ich głównie atakuję, oni bardziej kontrują. Tak szczerze mówiąc. No nie, no najgorzej jak tak się obniża w dół. Wtedy nie mam jak manewrować zbytnio. Co się stało? Znowu to gówno. Wracamy do oceanu po śmierci jednego sarkozucha. Dobrze, że miałem zapasowego. no nienawidzę tych płaszczek elektrycznych. Chociaż w sumie też sobie mogłem się bardziej wycofać, a nie tam cały czas atakować te rekiny. No i cóż, już odzyskamy itemy. Było drobne cięcie. No i lecimy dalej. Jest mi zimno. Tak, mrozi mnie od tamtych. No i dobra, mam nadzieję, że teraz to gówno się nie zrespi na mnie. Okej, tu ich jest dwóch, to się wycofajmy. Już dosłownie tylko jednego muszę pokonać. Ale zresztą teraz z powrotem dwóch, bo i tak przecież expa tyle nie dostanę. No cóż. Ten jest zaznaczony, zaatakujmy go. Poza zasięgiem. Przeleciał jeden. To nie był rekin na pewno. Albo jakiś inny rodzaj rekina, trudno powiedzieć w sumie. Okej, co tu się dzieje w ogóle? Chyba dostaję damage'a, mam takie wrażenie, bo coś... efekty dźwiękowe tak średnio słyszalne są. No i dobra. Trzeba go pokonać. Dobra, do góry. Ty, ten jeszcze atakuje, no nieźle. Okej,
Wow. Krótka przerwa na regenerację. No i można już powoli wchodzić do wody. Czemu coś się stało? Pierwszy raz w ogóle taką animację chyba widziałem, że... A nie, w sumie widziałem, ale zwykle już potrafili zdążyć uciec, a tutaj coś takiego się odwaliło. No okej. Okay. Zaraz ciemno już będzie w tej grze. No ale dobra. Lepiej się teraz wróćmy do bazy, trochę więcej strzał porobimy. I w następnym odcinku myślę, że więcej polowań na oswajalne zwierzęta będzie. Przecież nie wiem w sumie, czy można rekina w tej grze oswoić. No, na razie to tylko i wyłącznie w wodzie byłby przydatny. No i niestety mgła się trochę zrobiła. Ale myślę, że prędzej czy później i tak znajdę swój domek. Ten duży dinozaur też jako punkt nawigacyjny czasami mi służy w sumie. Ja pierdziela, pogoda się popsuła. O Jezu, znowu płaszczka, no nie wierzę. Przez chwilę przez ekran przeleciał. Oj, dobra, jeszcze jestem w domu. Okej. Okay. No i wyprodukujmy trochę zielonego. Będzie mi potrzebne narkoberki, to mam dość sporo i spleśniałe mięso. To też powinienem posiadać i mam awans, wow. No przynajmniej taki plus, że wreszcie levela dobiłem. No i co, tradycyjnie podwagę. Bo mi się to bardzo przydaje w przenoszeniu itemów. Myślę, że miałem... dużo spleśniałego mięsa w wędzarce, właśnie, wędzarka. No i mam 36 narkobery, trochę mało, ale jeszcze mogę sprawdzić dinozaury, czy jeszcze się tego nie chowają. 97 spleśniałego. Okej. Okay. Nawet dość sporo waży, 9,7 punktów wagi. To od razu to połóżmy. Dobra, jest odłożone. No i te narkoberki trzeba znaleźć odpowiednie. Hmm.
Okej, na razie tyle można zrobić. Myślę, że jeszcze wszystkich nie zużyłem z mojego wielkiego ekwipunku. Dobra, tu się wszystko zgadza. Konsumpcyjne leki. Wytłucz wszystkie. Będę miał na 33 zatrute strzały. Ok, jeszcze sprawdzę engramy, czy się zgadzają. I to się nazywało... Strzała usypiająca. No, to już mam dawno wynalezione. O, i znalazłem trylobita. Mi się przyda na te. On dropi sporo... Jak się nazywał ten surowiec do mojej zbroi? Chityna, właśnie. On dużo chityn dropi. No i od razu sobie... Pikę wyekwipuję. Na piątym slocie będzie. Jest ciekawe, czy się dinozaury zrzucą, bo mam na neutralną ustawione. No i dobra, zobaczmy. Raz. 2, 3, 4. Na 4 hity spadł. No to bierzemy wszystko. Dostałem jeszcze perły przy okazji. No i dobra, w sumie to na tyle w tym odcinku. W następnym będziemy oswajać inne zwierzęta jeszcze, jeśli coś ciekawego znajdę. No to na razie.